Wydaje mi się, że bardzo ważna jest dla nas dzisiaj prywatność. Nie lubimy żadnej z form inwigilacji, nie lubimy podsłuchów, podglądów, ale też po prostu nie lubimy, kiedy ktoś grzebie w naszych prywatnych rzeczach. Również w internecie, a więc w narzędziu, które miało służyć i ma służyć rozpowszechnianiu informacji, mamy do wyboru kilka opcji, które regulują, ograniczają to rozpowszechnianie. Przykłady? Twórcy stron internetowych są zobowiązani tworzyć tak zwane polityki prywatności, a więc dokumenty, które określają, z jakich danych i w jaki sposób korzysta właściciel danej witryny. Portale społecznościowe dają nam do wyboru kilka opcji. Możemy coś opublikować jako dostępne dla wszystkich, albo możemy coś opublikować jako wiadomość, informację prywatną, dostępną dla naszych znajomych lub tylko dla nas samych. Podobnie jest z filmami. Film może być publiczny, dostępny dla wszystkich i takim filmem będzie ten, który teraz kręcimy, ale film może być też tylko prywatnym filmem i wtedy sami decydujemy, kto go otrzyma, kto go obejrzy. Jeszcze jedna sprawa. Prostym skrótem klawiszy możemy otworzyć tak zwane okno incognito, a więc okno, które nie będzie zapamiętywało historii naszego przeglądania. W ten sposób nikt nie dowie się, jakich informacji, jakich rzeczy szukaliśmy wczoraj w internecie. Podsumowując, można powiedzieć, że generalnie coraz bardziej zależy nam na tym, aby decydować, aby regulować kto i kiedy, albo kto i co o nas będzie oglądał, kto i co o nas dowie się, oglądając pewne strony w internecie. Co na temat polityki prywatności mówi Biblia? Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzać zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Przed Bogiem, przed Jego Słowem nie ma podziału na prywatne i publiczne. Przed Bogiem nie jesteśmy w stanie otworzyć karty incognito i ukryć pewne działania, pewne zachowania, nawet myśli. Przed Bogiem nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kreować naszego wizerunku. Nie jesteśmy w stanie przedstawić się ani lepiej, niż to jest w rzeczywistości, ani nawet gorzej. Pytanie, co zrobimy z informacją o wszechwiedzącym Bogu? Jakie reakcje wywołuje w nas informacja o tym, że Bóg wie o nas wszystko i przed Jego oczami nic nie może się ukryć? Zapraszam na nabożeństwo w najbliższą niedzielę. Będziemy podejmować właśnie ten temat. Do zobaczenia.